W końcu, moi drodzy, w Forzie Horizon mamy Volkswageny od bardzo dawna, od Forza Horizon 2 tak naprawdę. Mogę po prostu w drugą stronę jechać tą listę. Dobra, są. I uwaga. Volkswagen Golf, to jest chyba ten, nie? R32, a jest jeszcze zwykły, VR6. Nie wiem, którego wziąć. Trójkę, dwójkę, którego według was lepiej? Nie no, weźmiemy tego MK3, ale ten wyżej to jest czwórka. Nie jest trójka, bierzemy trójkę. Trójkę bierzemy, trójkę. Jakby, fajnie by było, jakby był bodykit jakiś do tego. Aj, nie wiem jaki kolor. Ach, jasny. MK3, oczywiście, że MK3. 25 tysięcy kredytów kosztuje. Okej, nie taka zła ta cena. Ale kurde, co my z nim zrobimy? Silnik VR6. Wiecie co, ja tak z ciekawości chciałem posłuchać, jak on brzmi w Fordzie. Tak sobie wygląda pod maską. Tak. Nie wiem, czy ktoś z was wie, jak wygląda środek Golfa trójki. Może ktoś z was wie, nie wiem, ktoś siedział w takim samochodzie kiedyś? Chyba nie, chyba nikt nie jeździł w Golfie trójce, co? Chyba nikt nie jeździł w Golfie trójce. Podejrzewam, że nie. Także najpierw sobie posłuchamy, jak brzmi normalnie, nie? Fajnie brzmi. Jedziemy na draga. Z czym będziemy się tu ścigać? No teraz jeździ sobie tak, nie? Nie ma tutaj żadnej rewelacji, ale bardzo fajnie brzmi. Ja bym był nawet za tym, żeby nie robić mu od razu słapa, tylko żeby przetestować ten silnik zwykły, zobaczyć co da się z nim zrobić. Ale to jest fajne, fajnie, że są Volkswageny. Passata niestety nie ma, więc zostały nam Golfy tylko, ale Golfów mamy kilka. Dobra. Wyścig drag. Czuję się jak w Polsce. Patrzcie, najlepszy jest. Nie ma. Najlepszy Golf mój. Ej, bez kitu, jak na zlotach w Polsce, nie? Wygrałem! No, bez żadnego tuningowania, ale spokojnie. Ja chciałem tylko posłuchać, jak on brzmi, jak on mniej więcej przyspiesza. Po przesiadce z 800-konnej BMW E36 do takiego Golfa, no czuć spadek mocy ewidentnie. Coś trzeba z tym zrobić. Zastanawiam się, jakie są możliwości tuningowe, ale wiecie co, do prawie każdego samochodu w Fordzie, obojętnie której, tu mamy nowy drag, fajnie. Okej. Do obojętnie której Fordy, w każdym samochodzie mogliśmy zainstalować jakiś hardkorowy tuning, więc podejrzewam, że i tak tutaj będzie. Na maksa go zrobić, mówicie? No nie wiem, podoba mi się ten standardowy dźwięk i chciałbym jednak ulepszyć ten silnik standardowy jakoś, no. A tu nie tylko kwestia silnika, ale też w ogóle zawieszenie i tak dalej, to wszystko się ulepszy, myślę. Ale jest, Golf 3, także czujemy się jak w domu trochę, co? Siema Pączek. Okej. Okej, zobaczmy. Najciekawsza rzecz w tym momencie. No jeśli chodzi o... Nie no, tutaj trzeba... Ja czuję, że ten samochód będzie można mocno zrobić. Aha. Bez skrzydełka. Montujemy moc... Nie, to brzydko wygląda. Zostawiamy standard. Okej, co możemy z nim zrobić? Uwaga. Możemy dać rajdowy silnik 1.6 rzędową czwórkę. No niewiele możemy z nim zrobić. Możemy dać napęd na tył, możemy dać napęd na 4 koła. Zostawimy na razie naprzód. Zaraz. Tu możemy mocno uturbić dziada. Zmieniamy silnik, czy nie? Bo ten silnik, który byśmy tutaj władowali, on na pewno brzmi gorzej niż to VR6. Na pewno. Montuj mu skrzydło, niech będzie full Hojna edition. Mm, 300 na godzinę golfem. Oj, nie wiem, no nie wiem, czy da radę 300. Nie, no 300 chyba poleci. Nie zmieniać silnika. Zobacz, jak VR6 brzmi. Już sprawdzaliśmy, jak brzmi. Wydaje mi się, że wymienianie właśnie, no nie bardzo. Dobrze, zróbmy inaczej. Sprawdźmy, jak się da ulepszyć normalny silnik. Nie? I jak będzie za mało, to zrobimy swapa. Mówicie, żeby skrzydło mu wmontować. Ale brzydko. Jesus. Nie. Uspokójcie się tam. Dobra. Jedziemy z koksem. Czuję, że no będzie hardkorowo. Trzeba mu jakieś dobre opony założyć. Z tyłu jakieś wąskie jak od taczki, ale z przodu to musi być konkret. Felgi wymieniamy. Robimy pełny tuning. Może nie z tych. Dajmy takie. Jakiś cal. Nie no, nie przesadzajmy z tym calem. Niech trochę tej opony będzie do zdzierania. Sprzęgło, skrzynia, wał. I tak, zaraz będziemy mogli obniżyć. Czy możemy tu... możemy mieć tu zawieszenie driftowe, słuchajcie. Jo, dupco. Ale weźmy na razie wyścigowe. Chcę się nim pościgać. Albo dawajcie offroadowe, o. Mieliśmy trochę już jazdy po szosie, to dawajcie offroadowe. Tutaj jest dużo wyścigów offroadowych. O, no tak jak offroad, to musimy mu zrobić nawet na 4 koła. O. No dobra, jest klasa A. Golf na drift. Z napędem naprzód. W sumie mogłoby być ciekawie. Uwaga. Zaraz tutaj. O, już mamy klasę S1 na standardowym silniku. Jestem w szoku. Jestem w szoku. No, nieźle. Okej, zobaczmy, czy ja tutaj... Tak, zainstalowałem. No i musimy chyba dać ten napęd na 4 koła w takim razie. No bo na offroad nie widzę... Czy zostawiamy napęd na tył? Nie no. Na 4 koła dajemy. Pyk. Ale będziemy musieli tutaj jeszcze poinstalować rzeczy od nowa. Cyk. Offroad to golf country. No, bez kitu. Będziemy grać w golfa na polach. Zawieszenie mamy offroadowe. Będziemy musieli tam wszystkie ustawienia sobie jeszcze porobić szybko. To mamy już. Okej. Mamy tuning offroadowy dla golfa. No i super. Nie będzie tak szybki jak Honda, którą testowaliśmy wcześniej. A, musimy opony jeszcze na offroadowe zmienić. Tak, tu mamy takie oponki. Na asfalcie będzie lipa. Aha, to weźmy jeszcze felgi, zmieńmy na jakieś takie bardziej offroadowe. Przydałoby się też malowanie offroadowe jakieś zrobić, nie? No ale na razie nikt nie robi fajnych malowań. No i dobra. Porobiony. No nie no, to teraz jak rajdówka, to już musi być spoiler. Trudno. Możecie płakać, możecie krzyczeć. Instalujemy to. O kurde. Co to będzie teraz? Lakier zmień na czarny. To nie będzie go widać. Mówicie, żeby na czarny zmienić? Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to jeździ. Najfajniejsze jest chyba to, że zostawiliśmy standardowy silnik i mocno ulepszyliśmy tego golfa. Więc będzie fajnie brzmiał. I słaby też nie będzie. Ho! Pięknie. Ten obrotowiec nie wie, co ma robić ze sobą po tym tuningu. Patrzcie na prędkościomierz. Za chwilę wyjedziemy poza skalę chyba. Tu jest taka prosta. Kurde. Zaraz zamkniemy budzik. Ej, on już dawno powinien się zamknąć, o co chodzi? Dobra, jeszcze tylko szybkie dostosowanie zrobimy. Szybki tuning, pyk. I tak, obniżamy ciśnienie. Trochę. Pewnie mógł, no... 340 niby poleci, ale my nie chcemy na offroady mieć jakiejś tam wielkiej prędkości. Nam wystarczy tyle zdecydowanie. Przednie koła w negatywie. tylne nie. Zrobimy rajdówkę z tego. Pewnie, że tak. Tutaj, gdzie jest ta moja myszka? Będzie się szybciej tuningować. Hops, hops. Zawieszenie. Wszystko na miękko robimy, maksymalnie, będzie fajnie się bujał. I docisk, żeby tam lepiej skręcać. Dobra. To mamy, to mamy. Będzie dobrze, jedziemy. I teraz tak, i teraz jedziemy na jakiegoś offroada. Nie wiem, co mi tu wpadnie do głowy, żeby jechać. Patrzcie, mamy nowy samochód do znalezienia już, super. Ale to następnym razem będziemy sobie szukać. Tutaj może sobie pójdziemy... Czekajcie, tu są jakieś te... Chyba filtry, nie? Road Dirt... Cross Country. O, Cross Country będą spoko. Dobra. To tutaj mamy coś. Musimy tam najpierw dojechać. Tutaj mamy Cross Country. To też będzie przez plażę. Dobra. Jedziemy golfiną na wyścigi. Szkoda, że jest ciemno, nic nie widzę. Tak mniej więcej musimy trafić między drzewa, tak? Ej, no i zajebiście, że nie zmieniliśmy tego silnika, bo w Horizon 3 strasznie brzmiała ta rajdówka, ten rajdowy silnik. Okropnie. A VR6 brzmi zajebiście właśnie. Jeszcze stuningowany. O, nie możemy przez rzekę przejechać, szkoda. Myślałem, że golf wszędzie może. Kurde, no szkoda, że jest ciemno. Nie lubię w nocy wam pokazywać tej gry, bo wtedy grafika jest najgorsza. A coś czuję, że on się fajnie buja, bo widzę, że mu ten spoiler z tyłu tak troszeczkę się zanurza, jak dodaje gazu. Okej. I teraz tak, będziemy mieli tutaj wyścig taki na okrążenia, szutrowy bodajże. Potem pojedziemy sobie cross country jakiś. Już jakiś rekord nabiłem tym golfem. Dobra, na przełaj jedziemy. Będę się patyczkował, daj spokój. Uwaga, trafię. Byle nie w drzewo. Wow! Udało się. O, nieźle hamuje nawet. Chyba. I jesteśmy na miejscu. Lecimy. No jest strasznie ciemno, kurde, nic nie widać. W tej grze naprawdę jak jest ciemno, to jest ciemno. Miota nim jak szatan. Dobra, jest dzień, jest git. No i startujemy. Myślicie, że mają szansę teraz z golfem? Cholera wie. Ciśniemy tam! Wynocha! Gdzie jest tą Hondą? Tak się gra! I zobaczcie, już 4. pozycja. Nie trzeba hamować w ogóle. Zgwałciłem, co to była? Acura? RSX chyba. O, i to jest samochód, a nie jakieś tam BMW. Pięknie. O, i super, patrzcie, już jestem pierwszy. Mogli dać w trójce golfy, to też bym wszędzie wygrywał. Oj, trochę przesadziłem. Trochę przesadziłem z tym driftem. O. Teraz już nie ma na kogo wpychać. Jedziemy tu boczkiem trochę, żeby nas woda tak nie zwalniała. A tu się nie dało minąć. Co to tutaj? Jak fajnie bzyczy. O kurde, CLX prawie na mnie spadła. Jak one dziwnie bzyczą, kurde. Wynocha, dziadu. Kurde, ale to wygląda jak wyścigi w Polsce, serio. Poza tym, że pod maską nie wiem ile tam mamy kunia. Trzeba by było sprawdzić jeszcze. Same Hondy. Ale się wiejsko czuję. Śmiesznie to wygląda, nie? Ale dobrze było zrobić tego golfa na offroad. Dużo mam tych wyścigów offroadowych, cały czas po asfalcie tylko śmigam. Tam widziałem jakiegoś, jak cień jakiegoś samochodu, który leciał chyba prosto na mnie. Ale poleciałem na szczęście dalej. Dobrze się śmiga tym autem. Naprawdę. Powiedziałbym wręcz, że genialnie na offroadach. Patrzcie, na najtrudniejszym poziomie w grze wygraliśmy golfem. O, shit. No i się udało. Ej, bardzo fajnie się nim jeździ. Jestem w szoku aż. Same Hondy, kurde. No i dobra, ale to jeszcze nic, bo to był taki wyścig, wiecie, przygotowana trasa i w ogóle. A jeszcze mamy w Fordzie coś takiego, jak wyścig przełajowy i wtedy jedziemy... Nie ma żadnej drogi, tylko jedziemy od checkpointu do checkpointu. To jest najlepsze. Czy sprawdzałem Volkswagena Corrado? Jeszcze nie sprawdzałem. Sprawdzimy sobie. I tutaj mamy przełajówkę. I to będzie hardcore dopiero. Robi się już na szczęście dzień. Co to się tu świeci? Zaraz, gdzie ja mam jechać? Dobrze jadę? A jest, tam jest, no. Wszędzie pojedzie, kurde. Filmowy. Dobra. I tak, to będzie przełajówka. Dla osób, które nie wiedzą jak wygląda w Fordzie przełajówka, no tak jak mówię, z punktu do punktu się jedzie i po różnych, różniastych terenach. No i najlepiej mieć oczywiście samochód offroadowy. O, twarde drzewo się zdarzyło. Z samochód offroadowy, na przykład taki jak Golf 3. Jakby ktoś się zastanawiał, jak wygląda kamera z kokpitu podczas takiej jazdy. No nie chciałbym być na miejscu tego mojego awatara. Serio. Dobra. I lecimy. Co? Nie, ja nie chcę kupować samochodu. Robimy swój blueprint chyba. Tak. Bo my chcemy golfiną tutaj śmigać. Hot hatch, to chyba to będzie. Open? Czekajcie, w której klasie mamy? Aha, S1. No to S1. To są chyba hot hatche, nie? No jest moja golfina. I dobrze. Daj mu trochę mocy, bo nie ma. Jak to nie ma mocy? Zbyszko. Czy pójdę na drifty? Tak, pójdziemy na drifty, oczywiście. Tylko jeszcze nie wiem, czy dzisiaj. No i pięknie. O. Kurde, jak to pruje. Kto mówił, że brakuje mu mocy? Chyba żartujesz. Patrz, co tu się dzieje z tym samochodem. Pięknie ciśnie. Cudownie! Co to, polówka jest? Nie, też trójka. Ale przypomina polo trochę tak z daleka. Ciśnij. I to są właśnie wyścigi przełajowe w Fordzie. Także widzicie, całkowity hardcore, nie? O nie, nie trafię. Nie trafiłem w bramkę. Czasami właśnie trudno jest w bramkę trafić. Gdzie? Spada i rdzewieć, stara Honda. I wygrane. Golfem wszystko się wygrywa po kolei. Umie pływać, to jest ukryty skill. No właśnie, trzeba kupować pakietu Jamesa Bonda. Golf 3 zawsze był taki szybki. To chyba motorówka. Nie no, 260 golfem coś nie ciągnie. No bo tutaj ja skróciłem mu trochę biegi, żeby lepiej się zbierał. Ty. No jest dobra maszyna i nie wiem, o co wam chodzi. 30 000 kredytów. Pięknie. No i da, jeszcze jeden jakiś sobie pociśniemy offroadowy golfikiem. Zobaczmy, co my tutaj mamy w okolicy. O, akurat jest tutaj. No i pięknie. Startujemy. Jest moja golfina. Aż mi ciary przechodzą. Super ten golf, no fajny jest, ej, naprawdę fajnie się nim jeździ. Ja taki drobny tuning zrobiłem, jakiś taki. Jest spoko. Golfem to wygrasz każdy wyścig. No powiem wam, że jest ciężko. Widzieliście, tutaj już była sytuacja podbramkowa. Oni też tutaj prują. O, shit! Punktu nie zaliczyłem. Za mocno skręciło. O, i fajnie, żeśmy na Peugeotie sobie wylądowali. Ja pierdolę. Dobra, jedźmy trochę bardziej uczciwie, zobaczymy, czy w ten sposób da radę wygrać. Jak mu w ogóle dupa siada od tego przyspieszania. Hamuj. Tam. Jak się uczciwie jeździ, to też można nim wygrywać. Jest dobrze. Ma takiego powera. Ja ciekawe właśnie jak... Znaczy... Zastanawiam się, jak brzmi ten rajdowy niby silnik, ale VR6 brzmi tak super, że nie ma potrzeby zmieniać tutaj. No szkoda mi było, bo naprawdę podoba mi się dźwięk w tej grze, jak brzmi VR6. Szkoda mi było instalować. Ten niby mocniejszy tam silniczek. Zobaczcie, jaki zostawiliśmy z tyłu. To jest najtrudniejszy poziom, gdzie ja zawsze z tymi botami mam problem, żeby z nimi wygrywać. A tutaj na prostej... Oni tak przeważnie na zakrętach doganiają. Ja już kiedyś obczajałem, jak to działa w tej Fordzie z tymi botami. Oni czasami leciutko oszukują na zakrętach. Tak potrafią je jakby niezauważalnie wręcz ścinać. O, prawie się wywaliłem. Trochę podlifcimy. Nie no, pięknie, kurde. Jak dotąd moja chyba najlepsza offroadowa maszyna. No na razie, Łukasz, fajnie, że wpadłeś. Oj. Ksebiksy się wszystkie kłaniają temu golfowi. No pewnie. Dawaj do klasy S2. A to bym musiał ten silnik zmienić, a nie chcę, on jest naprawdę spoko. Zajebisty jest ten golf. Jak będziecie mieli tę grę, róbcie sobie golfa na offroad, bo jest świetny.